Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 11, w wersetach od 1 do 13? Po tym, gdy Jezus skończył modlić się w pewnym miejscu, jeden z jego uczniów powiedział: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Powiedział im: gdy modlicie się, mówcie: Ojcze, Twoje imię jest święte, królestwo Twoje nadchodzi. Daj nam chleba potrzebnego na każdy dzień. Odpuść nam nasze grzechy, bo nawet my odpuszczamy każdemu, kto jest nam dłużny. Nie doświadczaj nas. Powiedział następnie do nich: kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój podróżujący przyjaciel przybył do mnie, a nie mam czym go nakarmić. A on, będąc w środku, odpowiedziałby: nie uprzykrzaj mi się, już drzwi zamknięte, a dzieci moje są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać, aby ci dać. Powiadam wam, nawet gdyby nie wstał i nie dał, mimo że jest przyjacielem, to z powodu bezwstydnego natręctwa wstanie i da odpowiednio do potrzeb. I ja wam mówię: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy proszący otrzyma, a szukający znajdzie, a pukającemu będzie otworzone. A który z was jest takim ojcem, że gdyby go syn prosił o chleb, dałby mu kamień? Albo gdyby prosił o rybę, zamiast ryby dałby mu węża? Albo gdyby go prosił o jajko, dałby mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. W rozdziale 10 widzieliśmy Marię siedzącą u stóp Pana Jezusa, słuchającą Jego słów. Rozdział 11 rozpoczyna się od pouczeń dotyczących modlitwy. Jest ona obok słuchania Słowa Bożego drugim źródłem pomocy stojącym do dyspozycji wierzącego aż do powrotu Pana. Modlitwa jest następstwem działania Słowa Bożego w słuchaczach. I mamy tutaj odnośnik do listu do Rzymian, 10 rozdziału i 14 wersetu. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Na pytanie uczniów mistrz odpowiada pouczeniem: w jaki sposób należy się modlić? Uczniowie posiadali ściślejszą społeczność z Bogiem niż dotychczas. Mogli nazywać Go swoim Ojcem. Najważniejszą rzeczą, którą możemy Mu przynieść, jest cześć i uwielbienie. Jednak nasze codzienne potrzeby także nie są Jemu obojętne. Nasza społeczność z Ojcem może zostać zakłócona przez grzech. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, On nam przebacza. Poprzez praktyczny przykład Pan objawia uczniom serce Ojca. Jeśli skłonny do samolubstwa człowiek pożycza przyjacielowi,
O ileż więcej Ojciec Niebieski da swoim dzieciom dobre dary. Ojciec odpowiada zawsze, według swojej mądrości i w stosownym czasie. Duch Święty jest tutaj mocą, której Bóg chce udzielić swoim po wypełnieniu przez Pana Jezusa dzieła zbawienia i po wniebowstąpieniu.